czas nawiedzenia, czas łaski i miłosierdzia. Jako parafialna wspólnota z gorącymi sercami zgromadzeni w tym miejscu waszej modlitwy, waszej świątyni, chcemy dziękować za wiarę przodków i ogień miłosierdzia, który z pokolenia na pokolenie rozlewa się nad tą świątynią. Święć naszą parafię. Panie, uświęć naszą parafię. Panie, ulecz nasze domy. Panie, ulecz nasze domy. Drodzy, oto teraz, w tej chwili naszej modlitwy, weźmy do rąk te różańce, które są w naszych kieszeniach, w torebkach i wspólnie będziemy odmawiać tę modlitwę, która nas wprowadza w tajemnicę mszy świętej, bo to chcemy ofiarować Panu Bogu w modlitwie za nas samych, za naszych bliskich, a nawet za grzeszników, którzy nie znają miłosierdzia Bożego. Chcemy wołać: ciało i krew, duszę i bóstwo oddajemy Ci, Panie. Oto Ty, Jezu, Ty czułeś ból i krzywdę, znasz ciemności i znasz ciemności zdrady. Ciemności grzechu przez wiele lat spowijały nasze serca, bo przez wieki szukałeś nas, przez pokolenia wołałeś, słychać było Twój głos. Daj krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pan naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego.
Państwie świętego Jana Pawła II, który wielokrotnie zwracał się do młodzieży, że muszą od siebie wymagać, nawet gdyby inni od nich nie wymagali. Przedstawiciele młodzieży przynoszą relikwie do ustałowania, symbolicznej adoracji księdzu biskupowi, księdzu proboszczowi, ustawiają się w procesji, której naniosą tę relikwię przed ołtarz do naszego parafialnego kościoła. W tym momencie ksiądz kustosz od razu będzie wysuwał na specjalnych zaczepach obraz, który jest umieszczony w samogłosie. Jezus Chrystus przychodzi do was, aby ubogacić nas w swoim życiu. Teraz przychodzą na razie, wchodzą do samochodu, ale tak oni jeszcze podejmą obraz na swoje ramię. Nastąpi powitanie od razu w imieniu nas wszystkich, którego pochowa ksiądz proboszcz Stanicki. Po tym symbolicznym ustałowaniu od razu były wypisane obraz na naszej ziemi. Tak jak już mówiłem, nie słyszeli tego. Bogu na chwałę, ludziom na pożytek w tych ostatnich dniach tyle dobrego czynią, zwłaszcza na obliczu tych dni przemiałowych. Tym razem jeszcze raz podejmą obowiązek, aby przynieść obraz do naszej
Ojciec misjonarz, ksiądz Bronisław, który teraz pracuje we Francji, ale nie mógł nie przyjechać na tą uroczystość naszej parafii. Zasłuchajmy się te słowa, bo i dla nas Jezus objawiał swoje oblicze przy łamaniu chleba. Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Łukasza. Tego samego dnia dwaj uczniowie byli w drodze do zwanej Emaus, oddalonej 60 stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. A gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nim. Lecz oczy ich były niejako na więzi, tak, że go nie poznali. Teraz wobec całej wspólnoty parafialnej obraz miłosierdzia Bożego na relikwie świętych Jana Pawła II, świętej siostry Faustyny, powita proszę parafii ksiądz Stanisław. My zachowamy postawę stojącą, bo tak nas tutaj dużo jest. W naszym imieniu ksiądz proboszcz uklęknie i wypowie słowa modlitwy. Słowa Ewangelii, które wysłuchaliśmy, wprowadzają nas, Panie Jezu, w czas szczególnej łaski. Na ten niezwykły czas przygotowaliśmy się przed 90-tygodniową nowenę. To z rekolekcji i sakramentu. Pragniemy, aby ten czas nawiedzenia był czasem rozmowy każdej i każdego z nas z Tobą. Aby to była rozmowa podobna do tej, którą prowadziłeś z uczniami idącymi do Emaus. Ty, Panie, chcesz nas słuchać. Chcesz usłyszeć, czym żyjemy, jakie mamy problemy, kłopoty. Panie, że nie chcesz tak przed nas mówić. Chcesz wyjaśnić to, czego nie rozumiemy. Chcesz umacniać naszą nadzieję. Pragniesz zapalić większe ogień miłości, bo ona nie wszędzie ma prawa obywatelskie. Pragnę, Panie Jezu, dzisiaj tej rozmowy, która będzie trwała długie godziny, aby nasze serca mocniej, gdy będziemy doświadczać niezwykłej mocy tego miłosierdzia. Spraw, Panie Jezu, aby każdy mieszkaniec naszej parafii przyłączył się do tej wielkiej modlitwy. Pomóż Panu starszym, dorosłym, zdrowym i chorym, młodzieży i dzieciom, aby wszyscy szczerze podpali się przed Tobą. Daj nam swoje pomocy, abyśmy skorzystali z Twojej łaski. Napełnij nas swoim duchem, aby nasza rozmowa z Tobą skończyła się tak, jak z uczniami idącymi do Ewangelii. Niech każdy z nas, młodszy i starszy, rozpozna Cię na nowo przełamanie chleba. A potem pełen zapału, niech każdy idzie w codzienne życie, aby słowem przyjmanym opowiadać innym, że Ty z matki wstałeś, że żyjesz wśród ludzi. Siostry Faustyny, święty i Panie II, pamiętajcie o nas. Módlcie się na mnie i Bogu. Święty Jan Paweł II apelował do nas wszystkich, abyśmy poszerzali przestrzeń Bożego Miłosierdzia. Trzeba, mówił Ojciec Święty, tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście. To zadanie powierzam Wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego Miłosierdzia. Bądźcie świadkami miłosierdzia. Oto teraz następuje piękny motyw przekazania iskry miłosierdzia. Jest to przekazanie iskry między pokoleniami. Oto świecą od paschału zapala poprzedni wieloletni kościelny tego kościoła, pan Stanisław. I zanosi tę świecę zapaloną księdzu biskupowi Władysławowi, który zapali świecę, nie, przepraszam, zanieście teraz młodzi księdzu biskupowi tę świecę. Panie
Stanisławie, proszę Pana, krótko. Ten świecę zapali ksiądz biskup, a świeca jest złożona w ręce młodych pokoleń. To od tych młodych zależy, jaka będzie przyszłość Polski, jaka będzie gorąca wiara, jaka będzie wierność Bożym przykazaniom i jak gorące będzie miłosierdzie Boże w naszych sercach, w naszych małżeństwach, domach, rodzinach, sąsiedztwie. Słowo Bożego Miłosierdzia rozłożą się na wiele łask, które mogą przez tę uroczystość spłynąć do Waszych domów. Chcielibyście również dołączyć te wszystkie intencje, z którymi borykacie się latami, te wszystkie troski, które wielokrotnie już powtarzaliście Jezusowi czy Maryi na modlitwie różańcowej, na modlitwie nowenowej w intencjach przyświętych. Ksiądz biskup tę ofiarę przyświętej, którą będzie sprawował, złożył właśnie w intencji aż do Pana. Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha.
Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Thank you.
Ojcze Święty, Jan Paweł II. Tym razem przypomnijmy się Bogu Wielkiemu, którego możemy nazwać Gorliwym Apostołem Bożego Miłosierdzia. Miłosierdzia najczęściej pokaże się nam z pomocą materialną, udzieloną Bogiem, czy opieką nad chorymi niepełnosprawnymi. Objawienia świętego Augustyna zwróciły uwagę świata na miłosierdzie samego Boga, pokazane i wciąż pokazywane w Rysiu. Najpełniej objawił mu swoje miłosierdzie w osobie Pana naszego Jezusa Chrystusa. Syn Boży stał się człowiekiem. Stał się jednym z nas, aby nam ukazać miłosierdzie, miłość Boga do nas, włożonej dobrej rodzinie, a jeszcze bardziej przez czyny miłosierdzia, zwłaszcza dzieło zbawienia ludzkości za cenę Jego śmierci krzyżowej. Niech będzie bogaty owoc tego spotkania z większym Zbawicielem.
sami okazywali się coraz bardziej miłosierni wobec naszych braci. Przez Chrystusa Pana naszego. Ojciec i Syn i Duch Święty.
całowania, o ile oczywiście mamy czas, pomodlili się naprawdę głęboko o te wszystkie potrzeby nam łaski, abyśmy i my sami byli miłosiernymi na co dzień. Uwielbiamy Cię, miłosierny Jezu, w Twojej nieskończonej miłości. Ty nieustannie nas nawiedzasz i przynosisz nam dary łaski. Pragniemy, abyśmy podali nas do siebie, by nasz zdrowy słuch, praca naszych rąk i drogi, którymi będziemy kroczyć, nasz umysł i nasze serce były zawsze oddane Tobie, abyśmy pod mocą Ducha Świętego czynili w miłosierdzie. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Ojcze z nieba Boże, Synu Odkupicielu Świata Boże, Duchu Święty Boże,
Powiedz, Panie na Krzyżu, ulecz naszą słabość, przezwyciężmy
za bolesne męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, niech przyjęcie Twego sakramentu zapewni nam zbawienie i utwierdzi nas w świetle Twojej prawdy. Przez Chrystusa, Pana naszego.
serce swoje wiary, miłości i nadziei. Te mogę poprzez historię zapalał ludzi do działania na rzecz dobra. Zapalał prostych i uczonych. Bardzo pragniemy, aby ten ogień nie zgasł na polskiej ziemi. Chcemy, aby nas dalej przybiegł, aby uznaniał nas do okazywania miłości naszych bliźni, w domach rodzinnych, sąsiedztwa, miejscach pracy. Obiecujemy to czynić słowem, czynem, modlitwą. Znakami, które nam będą przypominać o tym wielkim wydarzeniu, niech będzie ogień lampionu, który płonął podczas modlitewni czuwał. Dam Cię rozmowę zapalać podczas odbawienia kromki do Bożego Miłosierdzia. Niech widoczną pamiątką o Twojej wizycie będzie u nas odbawiana w rodzinach kromka do Twojego Miłosierdzia. Jezu, prosimy Cię przez pośrednictwo naszych polskich świętych, Jana Pawła i siostry Faustyny. Prosimy Cię, abyśmy w dzisiejszych świętych obojętnych na raz drugiego człowieka czasach potrafili być mimo wszystko miłosierny, aby mówili miłosierny w sobie i w czynie. Thank you.